No, z tej strony ja, tak jest, wielki Brutus. No nie taki wielki, bo nóż mam mały, to dlatego czuję się taki ogromny. Tak jest, jest to Spiderco Techno. Jeżeli ktoś zna mój kanał, to wie, że mam go już jakiś czas, więc chyba pora już coś o nim powiedzieć, tak? Mogę już się o nim chyba jakoś tam konkretnie już wypowiedzieć. Zaczynajmy oczywiście od tego, po co jest taki nóż. Jest to mały nóż, który można mieć przy sobie na co dzień i użyć go do każdej pracy w miejscu publicznym i nikt nie powinien zwrócić na niego uwagi w sposób negatywny, a raczej powinien wzbudzić raczej pozytywne myśli moim zdaniem. I dlatego właśnie został chyba zaprojektowany, bo nawet jakby to historię opowiedzieć, żeby była ciekawa. Kiedyś siedziałem sobie przed komputerem. Nie będę wam taki głupot opowiadał. Powiem wam po prostu, jest to projekt polski, tak jest, zaprojektowany przez naszego rodaka Marcina Słysza, chyba że się nie odmienia jego nazwisko, więc nazywają go Marcin Słysz. Fajnie jest oglądać recenzję tego noża w innych językach, patrząc jak na przykład Amerykanie łamią sobie język na jego nazwisku, uwielbiam to po prostu, uwielbiam. Uwielbiam, tak jest. Projekt Marcina nazywa się The Mouse albo Mysz, ale wszędzie mówią The Mouse. Jest bardzo podobny, oczywiście pojawić się powinno już zdjęcie. Tak, więc jest jakieś tam podobieństwo, są też różnice. Często też ludzie mówią, o, czy to jest oryginał, a czy widzieliście w ogóle fake? Bo ludzie chyba, ci, którzy zadają te pytanie, to nie widzieli nigdy fake'a, a fake nie ma żadnych oznaczeń po prostu. Ma tutaj gdzieś napisane D2 i to wszystko. I ma backspacer szary chyba. I w ten sposób można go rozróżnić. W ogóle jest to logiczne, że nie wygląda może inaczej, ale widać, że to jest inny nóż, tak? Także takie pytania to w ogóle są nie na miejscu. No dobra, ale wracamy do noża, bo się trochę zakręciłem, nawet nie wiem jak to wyjdzie. Rozmiary jakieś, tak? Muszę wam powiedzieć. Więc całość to jest 15 cm. Głownia 6,5, krawędź tnąca mniej więcej taka sama, waga. Kiedy kilka lat temu dowiedziałem się, że polski projektant zaprojektował nóż dla Spiderco, myślałem sobie, wow, ale fajnie, prawda, yeah, i zobaczyłem cenę i później poczułem się zupełnie inaczej. No, ale jak widać teraz go mam, więc wystarczy tylko kilka lat oszczędzania. Coś mi dzisiaj brakuje słów, nie mogę się jakoś normalnie wypowiedzieć, sorry. Więc jest to tytan, jak widać acid wash, tak, czyli wykąpany w kwachu, a potem stone washowany. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. I to jest piękne. To jest ta sama fabryka w Taichung w Tajwanie. Robi te dwa noże. I właśnie całą swoją kolekcję noży można właściwie oprzeć na nożach, które wyszły z tamtej fabryki. Zobaczcie nawet na jakość wykonania, jeśli chodzi o głownię, na ten stonewash na nim. I tutaj te wykończenia. No, właśnie, to jest to, to jest właśnie to. Dobra, starczy tego. Klips można przełożyć z lewej na prawą, czasami zapominam o tym w ogóle, ale faktycznie w tym nożu można, jest to deep carry, więc nóż całkowicie znika w kieszeni i bardzo wygodnie się nosi. To jest 100 gram, także to jest taki ten limit EDC, przynajmniej u mnie, powiedzmy. No. Co do trwałości, to ja się nie będę wypowiadał, ale ludzie raczej rzadko sprzedają, chociaż ja kupiłem używany, no to nie wiem, no może i często sprzedają, ale raczej nie, raczej często się nie spotyka, więc nóż raczej jest nożem trwałym, zwłaszcza, że go nieźle przyciurałem i czy tam przytyrałem i jest naprawdę fajnie. I teraz koszt w stosunku do jakości i robimy sobie zoom. Tak jest, zoom. I widzicie teraz ten stonewash, wszystkie wykończenia, całość, jak to jest zrobione. Tylko żeby mi złapało jeszcze ostrość na nożu, a nie na stole. Proszę bardzo. Jakie wykończenie? Moje pazury to nie. O, odbił się mój paznokieć.
Widzicie, jak to wygląda. Jaka jakość jest tego wykonania, więc to właśnie dostajemy. Aha, no tak, zapomniałem wspomnieć o stali, czyli co to jest CTX XHP, czyli stal. No, w każdym razie jedna z lepszych. Nie, wypadła mi nazwa z głowy. Carpenter Steel to jest na pewno i jest to dobra, dobra stal. Z mojego doświadczenia wynika, ponieważ nóż ostrzyłem i kiedy go naostrzyłem, nie musiałem później go ostrzyć. Więc znaczy, że jest dobra stal, czyli jeśli chodzi o trzymanie ostrości, jest dobra, jeśli chodzi o wytrzymałość na rdze, też na pewno jest dobra. Jest to jedna z tych z lepszych stali zaliczanych, może nawet do super, super stali. Co do zajebistości, to jest tylko jedna rzecz. Polski projekt, tak jest, polski projekt, jest. Jest, 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 jest to ten właśnie nóż, polski projekt, jest, jest, jest. No, nieźle pojechałem, ale naprawdę dużo radości mi sprawia, że jest to polski projekt i chyba nie mam więcej argumentów. Nie, no jest fajny nóż, jest bardzo fajny. No, może nie jest super wygodny, może nie ma tam te swoje wady. Kiedy porównywałem go właśnie do Zetki, wszystkie te wady omówiłem, więc możecie sobie tam obejrzeć na moim kanale. Gdzieś tam może wrzucę link w opisie. Bo teraz większość ludzi ogląda w telefonach, na tabletach, więc te tutaj rzeczy się nie wyświetlają im. Dlatego może w opisie pojawi się link po prostu do porównania tych dwóch noży. I oczywiście nie powiem wam, który wygrał. Ale wiadomo, o co chodzi. No mam dzisiaj humor, mam dzisiaj humor. Dobra, kończymy to. Nie jest to mały nóż, choć niektórzy twierdzą. Ja myślałem też, że to będzie taki mały i będzie gruby. Będzie się go ciężko nosiło, ale nie jest tak. Zobaczcie, to jest pionier dwuwarstwowy od Victorinoxa. I to jest najlepsze porównanie. Najlepsze porównanie, jakie może być. Ponieważ noże są prawie, prawie identyczne. Tak jest. Kilka noży dla porównania właśnie, czyli Spider Cossadert. A co tam? Ten już widzieliście, więc nie będę go pokazywał. Wow, ale czemu nie? Niech jest 0900 Benchmade Mini Grip. Bardzo dobre porównanie. Chociaż są bardziej podobne te noże niż ten. No ale widzicie, że nie jest to jakaś straszna różnica. Chociaż jak tak się położy, to jest. Ale jeśli chodzi o głownię, to może nie. Dobra, nie wygłupiajmy się. Ontario Rad 2. Spider Copara Militare 2. Z tej strony to ale różnica, ale sama głownia. No, też jest dosyć duża różnica jednak. Jednak ten techniacz jest małym nożem. Tu jeszcze Stretch 2, tylko tak dla porównania. Tak naprawdę nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. W podsumowaniu chciałem wam podziękować, że obejrzeliście ze mną ten film. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo tak mi się jakoś dobry humor włączył, że nie wiem właściwie jak to omówienie wyszło. Mam nadzieję, że dobrze. Oczywiście, jeżeli wam się spodobało, to lajkujcie. Lajkowanie dużo pomaga. Przynajmniej mi dużo pomaga, a jak mi pomaga, to dzięki temu wy możecie zobaczyć więcej. Tak, bo mnie to motywuje i w ogóle jest wtedy lepiej, tak jak dzisiaj na przykład. Dobra, dzięki, trzymajcie się, no i cześć.